Witam Was serdecznie, drodzy parafianie, Great Koyot z tej strony i The Life and Suffering of Sir Koyot Brante. Zaczynamy dorastanie, czyli adolescence, po zakończeniu dzieciństwa, gameplay PlayStation 5 4K HDR. Zobaczymy, jak tu nasz bohater będzie sobie dalej radził już w bardziej odpowiedzialnym życiu. Dobra, to sobie pominiemy, bo to jest po rosyjsku. I mamy dorastanie. Nie dojrzewanie, jak błędnie Wam mówiłem, a dorastanie. Mamy 8 lat, tak? I życie, no, bardziej złożone się w tym momencie dzieje. Teraz też wchodzi w to, nie tylko jest ograniczony do rodziny, ale też do sąsiedztwa, do tutaj innych domów, ulic miasta Anizot. Tak, jakie będzie nasze miejsce w Arkańskim Imperium? Teraz, czy będziemy akceptować? Nasz lot to jest fate, tak? To jeszcze sprawdziłem, czyli nasz los, tak? Jako nisko urodzonego, czy też pójdziemy w ślady ojca i dziadka i wywalczymy sobie drogę do Imperium. Zobaczymy, co nas czeka. Tak, i tu jest dorastanie, tak? I mamy także Gloria Secret, tak, może być, ale musimy mieć Ingenuity powyżej 4, Stefan's Disgrace, czyli Nobility powyżej 4, Blood Tide, to jest bardzo dużo, tak, musimy wziąć udział w rytuale i albo Nobleman's Sacrament, albo Gregor Brand więcej niż 2, czyli raczej słabo to widzę, i Knight's Admonition Spiritually więcej niż 4, tak. Mamy też kolejne zakładki. Tak, relacje. Mamy zakładkę, że widzicie, mapa Imperium, tak. Gdzie jest nasze miasto? Tu jesteśmy, Anizot, tak. I tu są różne prowincje w ogóle w Imperium, tak. Oraz zobaczcie tutaj, jakie prowincje. Fotis jest patriarchą, który rządzi, tak. Tutaj władcą jest arcyksiąże Milandis i mamy power minus 4. Wiara stara minus 4, Weight od Magra jest dosyć dobra i porządek jest pokój, tak? Także tutaj nam się pojawiają nowe rzeczy, jedziemy, tak? W naszym osobistym życiu może być tak, jakieś pierwsze romantyczne tutaj rzeczy, czyli spotkanie dziewczyny, może być też ze srebrnym drzewem, no i Sofia Safe, tak, że można dziewczynę tutaj ocalić, tak. I teraz mamy nowe, tak, nowe cechy, czyli jest nobility, jak jesteśmy w szlachectwie, tak, na razie jesteśmy na 0 po prostu. Ingenuity, tak, czyli jak szybko jesteśmy w stanie tutaj zareagować na sytuację, tak? Czyli tutaj po prostu nasza reakcja jest spirituality, tak? Tu nasza duchowość, tak? W tym sensie na razie to mamy wszystko na 0, no osobowości, cechy to nasza wola i śmierć, jesteśmy, jak widzicie, tu wyczerpani, tak? I mamy relations screen, tak jak mówiłem, province i map of the empire. Także zaczynamy dojrzewanie. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Zmieniła się też muzyczka. Tak. Skończyliśmy 8 lat, a więc czas na dojrzewanie. The boy down the street, tak? Tak, na razie się uczymy. Dorasta Nathan. I już zaczynacie rozmawiać ze sobą. Nigdy mu nie odmawiasz, kiedy chce się bawić. Dzisiaj pada deszcz. Mama z tatą sobie poszli, tak? Zostawili pod Twoją opieką. Natana. Tak. Tracimy poczucie czasu, tak? I okazuje się, że jest cały na zewnątrz. Natan do bawialni, z nim przeszliśmy, jest brudny, tak? Mówi, że wszystko przez tego dzieciaka, że go popchnął i po nazwisku. No i mówi, żebym ukarał tego dzieciaka. Tam żyje jakiś biedny artysta. No ale oni nie są wcale biedakami, są rzeczywiście z pospólstwa. Jeden jest taki wysoki jak Natan, drugi jest starszy, wyższy Tomasz. To on mówi, że ten Tomasz go zaatakował. Tomasz Guerrero. Słuchajcie, mówi do nas, bogate chłopoki. My nie potrzebujemy tutaj waszej przyjaźni. Nikomu nie pozwolimy tak, żeby nas wyzywał od śmierdzących szczurów. I że nasz brat na to zasłużył. Może następnym razem bierze się normalnie i nie będzie pojedynkował się z ludźmi, którzy mogą go rzucić w błoto, tak? Czyli no nierówny sobie, dobra. Tak, zaciskamy pięści. Czyli Natan pierwszy ich wyzwał i dlatego oni odpowiedzieli, ale nie powinni go wpychać do błota. Tak, można podejść. Listen to your brother. Nie można tu otworzyć, tak? Bo nie mamy grateful. Można pokojowo to rozwiązać. Spróbujemy rozwiązać to pokojowo. Tak. Czyli zaproponowaliśmy, że jego brat przeprosi Natana i Natan przeprosi go w zamian. Nie trzeba po prostu ze sobą walczyć. A my jesteśmy starsi, tak? No ale widzę, że tutaj krwią nabiegła twarz Tomiego. Czy nazywasz mnie dzieciakiem? Zamknij się lepiej. I zaatakował. Udało się ledwo uniknąć pięści. No i zaczęła się walka. Tak, ale on jest niestety lepszy od tego, bo w ulicznych walkach walczył. Udało się nam go unikać. No i my wpadamy we wściekłość. Jak długo to jeszcze zajmie? Nie możemy się poddać, bo Natan nas obserwuje. Udało się nam uderzyć prosto w nos Tomiego. Tak, ale on nas wręcz, jak nas walnął w głowę, to nas aż ogłuszyło, tak? Po prostu nam zadźwięczało w uszach. Nikt z was nie chce się zakończyć tej walki. Ale przyszedł jego ojciec. Uciekajmy! Tak. Za walkę po prostu jest kara. Tomasz uciekł przed nami, no i my uciekamy po prostu. Udało się ukryć. No i to mi mówi, że dostaję od taty w ciry, tak? Jego zdaniem, jeżeli walczysz, to tylko możesz dowieść swojej wartości, tak? Tak, miejmy nadzieję, że nasi bracia na nas nie doniosą młodsi. Porozmawiam ze swoim, tak? Natomiast ty się nie przejmuj. A my obiecaliśmy, że Nathan też powinien się w ten sposób. I dzięki temu zaczęła się nasza znajomość, tak? Może nasza przyjaźń z Tomaszem, tak czasami jest, tak? Tak, tu gdzie się ukryliście, to Tomasz zna, tak? Czyli różne zakamarki naszego miasta. I poproponuje nam, że nam pokaże, tak? Mury fortecy, tak? I inne rzeczy. Relations z Tomaszem Guerrero się, słuchajcie, childhood friend. W tym momencie zrobiło na +1, tak? Na razie jest jeszcze indifference, czyli obojętny. Ale zaczęło się lepiej, słuchajcie. Myślę, że dobrze. I spirituality mamy też +1, tak? Czyli też nasza duchowość tutaj się zwiększyła dzięki temu. Tak, czyli udało się nam zdobyć przyjaciela Tomiego. Tak jest, rok 1127, mamy 9 lat. Jeźdźcy na drodze. Riders on the Storm. Dobra, widzicie 3 dziewczyny, bo jesteśmy z Tomaszem, tak? Robią pranie. O, warto byłoby się im przyjrzeć. Jedna cię zainteresowała, czyli mnie, tak? Niebieskie, duże oczy, ciemno-niebieskie, ciemne włosy. Nazywa się Sofia. Tak, i opowiadam jej różne głupie historie. No, Sofia mówi, że tak lubi. Dobra, musi jednak już szybko iść do domu, bo ją zawołali. Biegnie, ale potknęła się o kamień, tak? Upadła w kurz. Tak, jeźdźcy się akurat w tym momencie tutaj wyłonili, tak? I są z Milandis dynastii, tak? Mają te konie na sobie, te herby, zobaczcie. Czyli tam, gdzie rządzi w tej prowincji arcyksiąże. Tak. I oni się nie zatrzymają, a Sofia, jak widzicie, się tu potknęła, tak? I leży. I teraz Sofia, tak? No ale ja nie mam willpower, nie mogę jej obronić. A, nie mogę jej obronić przed końmi, słuchajcie. No i widzicie, tak? Tak, boję się, że zostanę stratowany i również zostałem po prostu na tym miejscu. I w tym momencie się nie udało jej uratować. Koniec. Tak, zmasakrowały ją konie. To już nie jest ona. Została, zobaczcie, zabrana do nieba. Tak, jesteśmy po prostu cali zszokowani tym wszystkim, zrolowani, tak? Co się stało. Tak, i Lidia mówi, że to nie była jej prawdziwa śmierć, tak? Tak, że miłosierdzie bliźniaków daje nam tutaj więcej czasu na tym świecie. tak? I że ona zostanie przywrócona jakby do życia, tak? 3 razy może być, tak? Dopiero 4ta śmierć jest ta prawdziwa, tak? To jest jakby dla nas kolejna szansa. Tak, jeżeli ją zostanie przywrócona do życia, będzie w kościele, bo oni nie mają krypty. No i parę dni później udaje się ją zobaczyć, tak? Tak jakby nic jej się nie stało. No ale niestety Sofia died her first death, tak? 0 relations. I Sofia już z nami więcej nie rozmawia, no ale ja nie mogłem jej uratować, widzicie? To wszystko ma znaczenie, my gramy tą trudną wersję, więc gdybym wiedział, to te willpower byśmy te odpowiedzi robili. Rok 1128, latek mamy 10 w tym momencie i... Tak, ona zniknęła, tak? Służy tam jakiejś szlacheckiej dynastii. Mamy 10 lat, uczymy się w Anizot. Tutaj wynaleziono proch i eksplozje są, tak, w mieście. Doszło do wielkich eksplozji, nawet nie można było oddychać od tego całego puku i chyłu. Dopiero po 2 dniach to wszystko odpadło. Tak, w świątyni tam pomagają. Tak, mama się modli, tata pracuje w prefekturze. W końcu wrócił po tygodniu. A jest po prostu przerażony. Czyli poza miastem to jest kopalnia, tak? I starali się po prostu wydobyć rudę. I doszło do eksplozji, zawaliła się. Tak, i wielu pracowników umarło. Tak, po prostu naciskał hrabia El Velasco, a oni nie byli przygotowani do tego. Tak, i hrabia Velasco wini za to proch, tak, ale oczywiście to nie, proch nie jest winny, tylko winna jest ta rodzina, tak? Dlaczego musimy zawsze płacić życiem zwykłych ludzi, tak, za zachcianki tych szlachciców? Tak. Czy ludzkie życie rzeczywiście kończy się tak łatwo? To nam dało do przemyślenia, tak? PiS przez to wszedł na minus, ale Wealth of Magra mamy 7, tak? 7 to affluence. Czyli się zwiększyło tutaj zamożność populacji w naszej prowincji, nie? Ten porządek się obniżył. Przybywa Stefan, tak? To kolejne wydarzenie z naszego życia. W końcu, tak? Oczywiście Gregor Brand, czyli dziadek też będzie, nie? Tak, dziadek oczywiście nic się nie zmienił, natomiast Stefan, tak, chodzi z wysoko uniesioną głową. I jeszcze przyszedł baron Augustyn Elborn, wujek Stefana. Augustyn Elborn. Tak, miło się z nami przywitał. Tak, tata chciałby Stefana przytulić, ale tutaj trzymamy na wodze, Stefan mówi, nasze uczucia jako szlachcice, tak, ojcze. Nawet kiedy jest długie rozstanie między nami. Także tylko po prostu lekko skinął głową i to wszystko, tak? Jest hrabia Elborn, baron Elborn, przepraszam, który pocałował mamy w rękę, jest Gloria, jest Nathan i jest dziadek, tak? Tak, także Stefan grzecznie się tutaj zwrócił, ale zupełnie zignorował Glorię. Dobrze, mamy obiadek. I tylko baron Elborn się uśmiecha. Bardzo chwali obiad, który nasza mama zrobiła, tak? I cieszy się, mówi, że Stefan był pod jej opieką, tak? No i oczywiście, jak zwykle, dziadek. Że lepiej by było, gdyby był w szkole mój syn pomiędzy równymi sobie. Tak, no ale to tutaj mówimy Gregor, żeby przestał, że też rodzicielstwo jest bardzo ważne, tak? Że został Stefan otoczony miłością, to nie może być złe, tak? Czyli przykład ojca jest najlepszym przykładem. No i oczywiście dziadek walnął w stół, że ty nisko urodzony kretynie. Chodziło o tą służkę tutaj, tak? Która poplamiła Stefana, jego garnitur, tak? Tak, on mówi, że jest wielu, którzy może nam służyć, dziadku. I między innymi patrzy się na Glorię, nie? Cisza zaleka. Mówi, że jeżeli sobie tego życzą, no to jest poniżać jego rodzinę, tak? Jego matkę i siostrę w ten sposób. To wszystko jest robota dziadka. Stefan nigdy by się tak nie zachował, tak? Bez pozwolenia ojca. I teraz możemy insult your brother. No tylko, że my jesteśmy z pospólstwa, tak? Możemy tutaj małą rozmowę, jakby nic się nie stało. I możemy pomagać Glorii. I to zrobimy to w ten sposób, że będziemy pomagać Glorii. I jeszcze mama się do nas dołączyła. No i my teraz usługujemy do obiadu. Dobrze, dziadek oczywiście gada o osiągnięciach Stefana. Tak, dziadek nigdy nie potrafi się przyznać do żadnych błędów. Mamy relację z Glorią na +4, tak? Czyli jest affection, jest grateful, tak? Czyli bardzo takie bliskie, tak? Dostaliśmy większą siłę dzięki temu, jeśli chodzi o relacje z Glorią. O, udało się nam również aż o 10 naszą wolę, tak? Zwiększyć, także całkiem ładnie to wyszło, słuchajcie. Nie jesteśmy już cieniasami. Nasze dorastanie lat 11. Myślę, że do 12 roku życia tą część zrobimy znowu i potem następną. Upuszczona chusteczka. Teraz jesteśmy w mieście. Tak, teraz z Tomaszem jesteśmy trochę rozdzieleni. Tak, i poszliśmy do tutaj, jak widzicie, dzielnicy szlacheckiej. I tam gdzie znajduje się stara fontanna i srebrne drzewo. No i tam też jest Tomasz. Tak, i tutaj mówi o ciężkim naszym życiu jako pospólstwa, że to jest po prostu nasze przeznaczenie. Musimy ciężko pracować i cierpieć. Ja o tym wszystkim wiem. Tak, musimy być uniżeni, musimy być cierpliwi. Czy to tak ma wyglądać na te życie, tak? No i mówi nam, tak? Że nawet to, że mój tata jest szlachcicem, nie powoduje to, że ja mam lepiej, tak? Jest rasa tutaj Arkanianów, tak? Że oni mieli rządzić ludźmi, tak? A ludzie nigdy nie będą im równi. Dobra, idzie tutaj jakaś postać, tak? Jakiś guardsman, czyli będzie strażnik, tak? I chce nas odgonić od tej fontanny, tak? A tutaj wychodzi z młoda kobieta w luksusowej sukience z tutaj od arcyksięcia, nie? Ona jest Arkanianką. Nie można się od niej wręcz odwrócić, tak? No jest to po prostu przepiękna. To jest Octavia Milanidas, tak? Czyli z rodziny. Proszę oczyścić drogę dla mnie. Tak, do fontanny idzie, ta. To jest córka arcyksięcia, Octavia Milanidas. Tak, coś wypadło, tak? Z jej ręki, a to jest jej chusteczka. I leży po prostu pod twoimi stopami. Jest piękna, tak? I po prostu aż czujemy bicie naszego serca. Czy można tutaj po prostu jej zwrócić to? Czy nie wolno po prostu nawet? Czyli mamy give the hand to Octavia. Możemy, to coś otworzy, tak? Można to zachować, żeby to sprzedać, i można to też zachować w pamięci tylko, nie? No to oddajmy to i zobaczymy, jak nas potraktuje. Tak. Udało nam się przezwyciężyć strach. Odwróciła się, tak? I pokazujemy jej tą chusteczkę. Tak, zostaliśmy uderzeni przez strażnika. I upadliśmy, tak? Czy mam zabrać z powrotem chusteczkę? Po tym, jak ręka pospólstwa go dotknęła, niech ma dla siebie. Tak. Octavia nas zapamięta w tym momencie, tak? Nie wiemy jeszcze. Dostaliśmy dzwona, ale mamy chusteczkę Octavii. Kurczę, no i -5 niestety, widzicie. Dziwna sytuacja, nie? No nie wiemy, ale to jest fajne, nie? Udało się, tak? Meet a girl, słuchajcie, matters of the heart. Event has happened, to więc się to udało, że spotkaliśmy dziewczynę. Pierwsze uczucie romantyczne nastąpiło w tym momencie. I w okresie dojrzewania mamy jeszcze raz, 2, 3, 4, mamy 12 lat w tym momencie. I jest 1130 rok, wiosna. I to zaczniemy sobie w następnym odcinku. Mamy tu prawie 30 minut, także dorastanie, część pierwsza. Dziękuję Wam, że byliście i liczę bardzo na to, że będziecie dalej oraz napiszecie, co uważacie odnośnie The Life and Suffering of Sir Brante.